Zdarzyło wam się kiedyś podczas spaceru po mieście zauważyć coś intrygującego, coś tajemniczego, coś, co być może mijacie codziennie, coś jak ten słup, który wygląda jak zwykły słup reklamowy, ale... To nie jest słup reklamowy. To jest schron. A konkretnie jednoosobowy niemiecki schron wartowniczy, który stał przy bramie wjazdowej do lotniska, z którego jeszcze przed wojną kursowały loty pasażerskie do największych europejskich miast. Tu z kolei przybywały rzesze złaknionych wypoczynku kuracjuszy. A w tym miejscu działał prężny folwark cysterski. Co zatem łączy kuracjuszy, cystersów i międzynarodowe lotnisko? Rumia i jej długa ponad 800-letnia historia. Wszystko zaczęło się w tym miejscu. Tutaj w XIII wieku zakon cysterski założył kościół parafialny oraz powołał do życia folwark. Zakonnicy byli pierwszymi poświadczonymi historycznie właścicielami ziem, na których znajduje się dzisiaj Rumia. Wiemy to dzięki jedynemu zachowanemu dokumentowi z tamtych czasów, który poświadcza właśnie o tym, że Rumia już w 1224 roku była własnością cystersów z Oliwy, którzy pojawili się na tych ziemiach, aby krzewić chrześcijaństwo, choć ich obecność miała też drugie dno. Cystersi wybrali Rumię z kilku powodów, ale najważniejszym był fakt, że w pobliżu, na Kępie Oksywskiej, znajdował się po prostu konkurencyjny zakon, konkretnie Norbertanki z Żukowa. Dawniej zakony konkurowały ze sobą. My wyobrażamy sobie, że to są takie ugrzecznione zakony, które dogadywały się świetnie. Zupełnie tak nie było. Cystersi wybrali miejsce na swój kościół, na swoją parafię, głównie właśnie dlatego, żeby móc nieco podgryzać z tego miejsca konkurencyjny zakon, jakim były Norbertanki. Na szczęście oprócz konfliktu z Norbertankami, cystersi sprowadzili do Rumi postęp. Tam, gdzie pojawiali się cystersi, tam pojawiał się rozwój, i to rozwój szeroko pojęty. Z jednej strony cystersi byli ekspertami w hodowli owiec, hodowli bydła. Z drugiej strony, tam gdzie zakładali swoje parafie, tam tworzyły się swojego rodzaju, nazwijmy to, centra kulturalne regionu. Cystersi z powodzeniem władali terenami dzisiejszej Rumi przez kolejne kilkaset lat. Ale pod koniec XVIII wieku na tych ziemiach doszło do ogromnych zmian. W 1772 to jest pierwszy rozbiór Rzeczpospolitej obojga narodów. Pomorze Gdańskie przechodzi pod władztwo pruskie. No i wówczas następuje tak zwana sekwestracja tych ziem, czyli administracja pruska odbiera cystersom Rumię za odszkodowaniem. Pruskie panowanie nad tym regionem zbiega się w czasie z rewolucją przemysłową. Wielkie zmiany cywilizacyjne z nią związane nie omijają Rumi i Zagórza. W 1870 roku decyzją pruskiej administracji przez senne wioski przeprowadzona zostaje linia kolejowa, która otwiera okolice na świat. Dzięki temu Rumia, Zagórze i Szmelta znajdują się w centrum zainteresowania letników chcących odpoczywać w malowniczym uzdrowisku. I są to osoby, które podróżują zarówno na bardzo duże odległości, czyli pochodzą z innych krajów, na przykład z Francji, jak i osoby, które wybrały się, podobnie jak my dzisiaj, kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów od swojego domu, gdzieś z okolic Gdańska, po to, żeby wypocząć właśnie na łonie natury w okolicy Doliny Zagórskiej Strugi. W Rumi i w okolicy powstają hotele, kawiarnie, drewniana wieża widokowa, szlaki turystyczne, a nawet malownicza leśna restauracja o nazwie Głuszec. W 1920 roku Pomorze Gdańskie powraca do Rzeczypospolitej i w związku z tym rozpoczyna się kolejna wielka inwestycja – Gdynia. Mm.
Nowo powstające miasto rozwija się w błyskawicznym tempie i zaczyna oddziaływać na sąsiednie miejscowości. Charakter Rumi zmienia się diametralnie. Rumia ma być od tej pory węzłem komunikacyjnym i zapleczem mieszkaniowym dla błyskawicznie powstającego miasta. To odbija się oczywiście na demografii. Wzrost populacji w Rumi jest ogromny. Pojawia się bardzo dużo ludzi przyjezdnych. I gdzieś w tych wielkich zmianach gospodarczych, ekonomicznych cała okolica powoli traci ten swój kurortowy charakter. Z Rumi powoli znikają kuracjusze, ale zaczynają pojawiać się miłośnicy latania. Powstaje tu bowiem lotnisko. Początkowo lotnisko w Rumi było wykorzystywane przez Morski Dywizjon Lotniczy z Pucka w latach 20. przez żołnierzy, pilotów wojskowych, którzy traktowali je jako zapasowe lądowisko. W 1935 roku otwarto zaś pełnoprawny cywilny port lotniczy, z którego można było dolecieć do wielu zagranicznych stolic. Głównym zadaniem tego lotniska było skomunikowanie portowego miasta, jakim była Gdynia, z resztą świata. Lotnisko w Rumi bardzo dobrze rozwijało się do 1939 roku, czyli do momentu, kiedy wybuchła II wojna światowa. Rumia jako fragment ważnego strategicznie przedpola Gdyni była świadkiem ciężkich walk zarówno w 1939, jak i w 1945 roku. Szczególnie te ostatnie zapisały się tragicznie w zbiorowej pamięci mieszkańców. Szturmy Armii Czerwonej na umocnioną przez Niemców górę Markowca pochłonęły setki ofiar i doprowadziły do ruiny wiele okolicznych domostw. Lotnisko również uległo zniszczeniu, a późniejsze władze nie zdecydowały się na jego odbudowę. Takim głównym powodem politycznym, dla którego lotnisko z Rumi zniknęło, był fakt, iż po 1945 roku Polska odzyskała Gdańsk. A ponieważ lotnisko w Rumi budowane było przede wszystkim z myślą o Gdyni, no to przestało mieć takie znaczenie strategiczne. Nagle Polacy odzyskali Gdańsk, lotnisko w Gdańsku. Do tego Gdynia była miastem sanacyjnym w cudzysłowie, więc nie cieszyła się jakimś dużym uznaniem wśród nowej władzy komunistycznej. No i tak naprawdę lotnisko w Rumi stało się po prostu niepotrzebne. Późniejsze dzieje Rumi to najpierw czas odbudowy, a potem gwałtownej rozbudowy miasta. Rok 1954, czyli moment nadania praw miejskich, choć bardzo ważny, był jedynie kolejnym etapem wielowiekowej, fascynującej historii. Dziś Rumia to spokojne, nowoczesne miasto, które stanowi dom dla 50 tysięcy mieszkańców. Jego burzliwa przeszłość do dziś kryje się w wielu mijanych na co dzień obiektach. Takich jak ten słup.